Siemanko, Maciek z tej strony, a dziś stwierdziłem, że nagram samochód, który niekoniecznie trafi do sprzedaży, bo jest zainteresowana nim moja kuzynka, ale dużo osób też pytało, czy żebym i mówiło, żebym rzucał te samochody, które po prostu są na Instagramie, nie idą po prostu do handlu, tylko są, że tak powiem, na zamówienie. A przy okazji też chciałem wziąć tego Leona, żebyście sobie spojrzeli, bo jakieś parę miesięcy temu miałem też Toledo, czyli to samo, tylko z tyłkiem z Polski. Żebyście zobaczyli sobie różnicę, jak wygląda samochód z polskiego salonu, a jak wygląda auto, które jest sprowadzone z Niemiec. No i będzie praktycznie kosztowało dwa razy tyle, co to stare Toledo. Jest to 2004 rok, silnik ten 1.6 MPI, ale 16, też silnik o dobrej opinii, nawet nie powiem, czy nie lepszej. Dziwię się, czemu go tak krótko kładli. I auto przede wszystkim ma bardzo niski przebieg, jest to 189 tysięcy. I też ma bardzo fajny stan techniczny, zero praktycznie odprysków i tak samo jak i korozji, może znajdziecie na jakiś pojedynczą odprysk na masce, no ale wiadomo, ten samochód nie ma 3 lat, tylko 19. Przyzwoicie się prowadzi, bardzo ładnie pracuje, nie faluje, też ma bardzo ciekawe wyposażenie, bo są kubełkowe fotele, klimę automatyczną i jeszcze parę, kilka bajerów. No oczywiście wiadomo, ciekawe jak na auto klasy kompakt, no i przede wszystkim 19-letnie. Opony są też w dobrym stanie, motor suchy, bez wycieków. Idę Wam pokazać te fotele, bo pewnie jak będę sobie nagrywał na szybko go w środku, to go dobrze nie zobaczycie. Spójrzcie, fajne kubły, niepodarte, bo często jak oglądacie, nawet pewnie szukacie takiego Leona w Polsce, to jest wydarty i nie za ładny. Czy coś jeszcze warto im dodać? Mi ta sylwetka się bardzo podoba, nie zestarzała się, niczym mi nie ustępuje względem nawet Golfa 5, który jest jego młodszym bratem, zwłaszcza ten przód i wysoko podniesione tylnie reflektory jeszcze potrafią na klientach zrobić pozytywne wrażenie. Dobra, nagram Wam na szybciutko książkę, bo trochę mam mało czasu. Spójrzcie sobie, fajnie robione bardzo często przeglądy, tu nawet jest między 8000, a tutaj jak widzę nawet mniej, 7. No dlatego też to auto ma taki przebieg, no i tu nawet nietypowo taki stary samochód, a książkę ma pełną, nawet ostatni pis tamtego roku. Proszę bardzo, tu kolejne też niskie wymiany, praktycznie potrafi być 7-8 tysięcy, tutaj jeżeli dobrze widzę 49, nie, tu troszeczkę więcej, 13 tysięcy, tutaj 15, ale jednak Seat, nie tam gdzieś byle gdzie. Tu coś 112, 161, 179, tutaj w tym ostatnim, to jest pod maską. I ten jeszcze Wam zaraz tu wrzucę zdjęcie, bo tutaj zaprasza serwis na przegląd dopiero w październiku 2023 roku. Spójrzcie sobie, jak ładnie wygląda wnętrze w takim Leonie, który jest niezniszczony. Proszę bardzo, tutaj jakaś kropla wody, bo lekko popaduje. Spójrzcie, 4 elektryczne szyby. Fajnie, fajna sprawa w kompakcie, który ma tyle, jak wspomniałem, to rzadkość. I o dziwo, w tych Leonach bardzo rzadko były elektryczne lusterka. Prędzej spotkaliście klimatronik niż elektryczne lusterka. Tutaj to mamy. Boczek wygląda tak, fotel spójrzcie, też calutki, sprężysty, nie jest to wygniecione, bardzo wygodny, fajny kubełek z takim ala welurkiem na środku. Dalej przechodzimy sobie do kierownicy, kierownica skórzana, tylko delikatnie, jak widać tutaj jakieś minimalne odpaznokcie, ale jest calutka, zero zerwania skóry, tak samo jak i tutaj. Żadne błędy się nie palą, równiutko pracuje. Coś jeszcze? Z licznika chyba nie, tutaj spójrzcie sobie na deska, deska w tamtych latach to miękkie było, nie żałowali pieniędzy, nie był to taki mega twardy plastik jak w Lanosie, chociaż Lanos też był bardzo w porządku wozem. Tutaj na środeczku klima automatyczna i podgrzewane fotele, czyli też mamy fajne tutaj dodatki i oczywiście radio, już aftermarketówka, no bo ludzie już lubią jednak posłuchać sobie Bluetooth, mamy AUXa, widzicie, BT. Bluetooth, tu dwa schoweczki, standard, to chyba każdy widział, praktycznie to samo co w Golfie 4, tu chowamy do schowka książeczkę, proszę, tak wyglądają fotele i z tyłu się dowiedziałem, że pod fotelami mamy jeszcze ISOFIX, tutaj suficik cały, suchy, nieopadnięty i zostało jeszcze Wam pokazać gałkę zmiany biegów, prawdziwa skóra i tutaj jakieś tam schoweczki na szpargały odręcznego, ta rączka. I oczywiście przycisk do otwierania w lewo od paliwa, bo w tych latach to było takim bajerem. Nie musieliście iść i otwierać sami, tylko klikaliście, otwierało się.
Cóż, jeżeli auto się nie sprzeda, będzie w mojej ofercie. Pamiętajcie, że będzie również opłacone, więc nie będziecie ponosili dodatkowych kosztów w skarbówce i będzie możliwość zakupienia go z gwarancją, bo jeszcze nie przekroczyło 20 lat i dowiezienia też do domu w rozsądnej kasie. Jeżeli film Ci się spodobał, zasubskrybuj sobie kanał, polub go i zadaj jakieś pytanie, jeżeli takie posiadasz. Pozdrawiam, cześć!